Cześć, witaj w kolejnym odcinku kursu podstawowego .NET. Ostatnio pokazywałem, jak pobrać stronę internetową używając klasy HTTP Client, czyli klienta HTTP. A dzisiaj zrobimy to samo, ale pokażę, jak w 5 minut stworzyć aplikację okienkową, desktopową we frameworku WinForms i jak sobie szybko zrobić aplikację, która potrafi zrobić to samo, ale w formie okienkowej, po prostu z graficznym interfejsem. Klikamy sobie na nasz solution prawym klawiszem i dodajemy tutaj Add New Project i wybieramy sobie tutaj C Sharp, Windows Desktop i klikamy Windows formularzową aplikację Windows Forms. My ją tu nazwiemy Programming Course Desktop. I stworzymy sobie taką aplikację desktopową, w której będziemy sobie ćwiczyć różne rzeczy. Idziemy dalej. Używamy najnowszej wersji, w tej chwili .NET 7.0. Visual musi sobie tutaj te wszystkie bliczki przekompilować, zainicjalizować i za chwilę zobaczymy formularz. Okay. Mamy tu formularz, widzimy, że znajduje się tu form. Możemy go otworzyć. Ustawiamy sobie ten projekt Set a Startup Project, czyli że teraz będziemy uruchamiali ten projekt. Tutaj też możemy w tym miejscu to wygrać. Tamten był ten konsolowy program, który cały czas sobie uruchamialiśmy, to był ten stary, a teraz przełączamy się na ten nowy projekt. Jak go uruchomimy, no to mamy formularz. Mamy zwykłe okienko Windows, które możemy sobie zmieniać jego wielkość, możemy różne rzeczy z nim robić. Dobra, czyli teraz spróbujmy przejść do tamtej aplikacji, do tamtego projektu. To jest nasza aplikacja. Uruchamia się, tak wygląda. Spróbujmy teraz coś do tego naszego formularza dodać. Mamy tu różne elementy, czyli dodamy sobie przycisk, który będzie nam pobierał elementy. Podejrzewam, że o, wychodziło poza rozmiar i niestety mam tu ustawioną wysoką rozdzielczość tego ekranu, żeby wszystko było powiększone i niestety jak ustawiam sobie 150 dpi, żeby było dobrze widać, żeby wszystko było widać na moich ekranach, to po prostu troszeczkę sobie z tym Windows nie radzi. Dobra. Czyli mamy przycisk, który będzie nam wykonywał tą funkcję, dodamy, okay, po prostu przeciągamy sobie to, czyli to będzie nasza ścieżka URL, którą podamy, to będzie nasz przycisk, który wywołuje tą operację. Tu zrobimy jakby opis, czyli tu klikamy sobie prawym klawiszem Properties, to sobie włożymy tutaj, żeby nam było w jednym okienku i teraz możemy sobie ten napis na przycisku zmienić na Download, to będzie nasza, możemy nazwy tych kontrolek zmienić, ona się nazywa TextBox 1, będzie miał TextBox URL, to będzie button download i wstawimy sobie tutaj jeszcze taki TextBox drugi, który będzie nam pokazywał te źródło, czyli tu klikamy Multiline, czyli będzie posiadał wiele linii. Możemy sobie to zmniejszyć w tej chwili, jeszcze to wszystko zaznaczyć i przesunąć. Obecnie pojawiły się nowe frameworki do tworzenia interfejsów. Ten działa tylko na Windowsie. Tamte działają na wielu platformach, są przez to w tej chwili bardzo popularne. MeaUI się nazywa na przykład taki framework, w tej chwili Multi-Platform Application User Interface, czyli jest to taki framework, który możemy uruchomić na Linuxie, na MacOSie, no ale niestety jest o wiele trudniejszy dla początkujących w użyciu, trudniej się go używa, więc na razie o wiele prościej, jak ktoś zaczyna zabawę z programowaniem, jak chce zbudować okienko, chce zrobić coś, co działa tak od razu, to o wiele prościej jest użyć WinFormsów. No i to, co musimy zrobić, zaznaczamy ten formularz i jeszcze robimy sobie tak. Wybieramy tutaj, możemy wybrać, w którym miejscu się pojawi, w domyślnym miejscu, gdzie Windows go pokaże, ale możemy go pokazać na środku. Możemy zrobić, żeby jego... I teraz możemy zrobić tak. Możemy te kontrolki przypiąć w ten sposób, że tu mamy anchor i możemy zrobić, żeby ta kontrolka była przypięta do góry i do prawej, czyli jak ciągamy tym okienkiem, to ona się przesuwa razem z okienkiem. Tu robimy anchor, czyli kotwica. Przyczepiamy do lewej, do prawej, do góry, czyli ona teraz się zachowuje w ten sposób, że się rozciąga. A te dolne okienko przypinamy kotwicę z wszystkich stron, czyli teraz po prostu ono się będzie nam rozciągało w wszystkich kierunkach. Także widzicie, jak to jest proste. W WinForms jest to po prostu bardzo proste, ale one były tworzone pod desktopa, dlatego jak tworzymy coś na desktop, chcemy uruchomić to na Windowsie, to najprościej użyć WinForms'ów.
Jeśli mamy aplikację, którą chcemy użyć na różnych systemach, chcemy użyć ją na przykład na telefonie i na desktopie, wtedy używamy MAUI frameworka, ponieważ on działa na różnych systemach i w różnych koncepcjach. Dobrze, i teraz jak już to mamy, no to tutaj sobie jeszcze włączamy scroll bars. Robimy both, czyli żeby były oba, czyli poziomy i pionowy. Poziomy się pojawi, jak wyjdziemy poza ekran. No i w tej chwili tutaj mamy OK, fixed. Dobra, uruchamiamy to, patrzymy, jak to wygląda. No i OK, super, mamy tutaj po prostu coś, możemy tutaj coś napisać, możemy coś kliknąć. Tu mamy taki drugi textbox, który przejmie nam długie teksty, bo możemy sobie coś napisać. Jak tu sobie przechodzimy, on się zawija. Także mamy ładne okienko, które będzie nam działać. Ten textbox nazwaliśmy textbox URL, ten textbox nazwiemy textbox, szukamy tutaj property name, nazwiemy go textbox source i wszystko, co musimy zrobić, to musimy tylko podpiąć dwuklikiem ten przycisk i w tej chwili stworzyła się metoda, która będzie się wywoływała po kliknięciu w ten przycisk, wystarczy dwukliknąć, że dwuklikniemy tutaj w ten przycisk i wchodzimy tutaj. Także wszystko, co musimy zrobić, to teraz załadować to, czyli piszemy, tworzymy klienta HTTP i robimy textbox source text. Jak chcemy coś wstawić do tekstu tego tutaj textboxa, to on ma w sobie taką właściwość text równa się HTTP client get string async i podajemy tutaj textbox URL text, czyli zawartość textboxa URL. To jest metoda asynchroniczna, więc jak tutaj zrobimy await, ona będzie działała, ale tutaj musimy wtedy też dopisać async. OK, ta metoda będzie działać, zobaczmy, czy się uruchomi. Uruchomi, dobrze, czyli jak używamy metody async, to musimy dopisać await, a jak w metodzie użyjemy słówka kluczowego await, to ta metoda też musi mieć dopisany async tutaj. Tak po prostu trzeba zrobić, nie ma się co nad tym zastanawiać, bo programowanie asynchroniczne to jeszcze nie w tej chwili. Dobrze, czyli mamy w zasadzie takie coś, że w tym textboxie był podany URL, który chcemy pobrać, a ta metoda nam, ten klient nam pobierze tą metodą treść strony i umieści nam w textbox source text, czyli tak naprawdę widzimy dwie linijki kodu i mamy program, który będzie pobierał nam, ok, tutaj on nie odświeżę, dopiero przesuniemy to okienko, dobra, czyli uruchamiamy program, wpisujemy sobie tutaj https://google.com, robimy download i mamy pobraną stronę, czyli źródło, kod HTML strony internetowej, dowolnej, taką, którą chcemy. Czyli tutaj chodziło o to pobieranie tego kodu, to już robiliśmy w poprzednich zajęciach, tu chodziło bardziej o pokazanie, jak każdy z Was dosłownie w 5 minut może zrobić ładną, elegancką aplikację, która się rozsuwa, która ma suwaczek, która ma przycisk. Ten przycisk działa w ten sposób, że zobaczcie, automatycznie dopasowuje się do szerokości te pole, przesuwa się automatycznie z tym, można to przesunąć na dół, do góry, można tu zmienić ikonkę bardzo łatwo tego formularza, tu jest taka properties icon, którą możemy przypisać, także bardziej chodziło mi o to, żeby w tej lekcji zrobić to samo, ale w formie desktopowej. Każdy z Was może sobie prostą aplikację desktopową, która robi jakieś proste operacje, mamy tutaj przyciski, mamy tutaj różne kontrolki, mamy listy, mamy jakieś progresy, wszystko co tam potrzeba na formularzach, podstawowe kontrolki i bardzo łatwo to użyć, bo spinamy to po prostu w tym pliku, w ten sposób, że po prostu pewne zdarzenia, kliknięcia, przesunięcia. Będę się starał co jakiś czas pokazywać różne triki, które można na takim formularzu wykonać. Te same operacje, które robimy w konsoli, będziemy się powoli przenosić do takiego GUI, a potem też do aplikacji webowych i zaczniemy pokazywać, jak tą naszą wiedzę wykorzystywać w aplikacjach webowych, jak podłączać się do baz danych, jak coś pokazywać na okienkach, jak łączyć się protokołem HTTP, bo właśnie dzisiejsze programowanie składa się przede wszystkim z takich integracji, złączenia kilku technologii ze sobą, złączeniem się website'em z backendem, frontendem z backendem, backend uderza do klienta restowego, pobiera dane zupełnie z innego obcego systemu, podpisuje cyfrowo, na przykład coś, podpisuje jakiś dokument w jakimś tam urzędzie certyfikacji albo w jakimś podpisem elektronicznym, pobiera dane z systemów typu PESEL albo TERYT, gdzie są adresy. Po prostu tak w ten sposób działają systemy, także powolutku będziemy robić takie drobne wypady właśnie w kierunku takich
mieszania tych technologii, pokazywania, jak można spinać te różne elementy w jakąś sensowną całość, bo tak jak widzimy, pobranie samej strony to jest jedno, ale użycie tego w aplikacji desktopowej to jest drugie i warto wiedzieć, jak takie kroki zrobić. Także dzięki, że obejrzałeś lekcję do końca. Mam nadzieję, że się podobała. Zapraszam Cię do zasubskrybowania kanału szkołaprogramowania.com. Nie przegapisz nowych filmów i będziesz miał motywację do rozwijania swoich umiejętności. Serdecznie pozdrawiam, cześć. Pod filmem znajdziesz link do kodów źródłowych, które zostały użyte w tym odcinku. Spróbuj swoich sił samodzielnie w Visual Studio. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o programowaniu, to zapraszam do następnego filmu.